Pozwólcie Państwo, że zacznę od podziękowań. Podziękować wszystkim strażakom, a więc i funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, i druhom, i druhnom Ochotniczych Straży Pożarnych, bo ten już ponad rok, to był rok bardzo trudnej służby z Państwa strony. W imieniu swoim, w imieniu rządu Rzeczypospolitej, ale w sposób szczególny w imieniu mieszkańców Pomorza Zachodniego chciałem Państwu serdecznie podziękować. Za ten wkład, który został przez strażaków z tych dwóch formacji i zawodowców, i ochotników włożony w czasie walki z COVID-em. W czasie tej bardzo trudnej służby, kiedy wiele wyzwań było nowych, wiele wyzwań sprawiało olbrzymie trudności, ale żeście podołali. I na ręce pana komendanta wojewódzkiego, ale także bezpośrednio wam bardzo, bardzo za to dziękuję. Myślę, że ta służba pokazała, jak bardzo jesteście potrzebni. Czasami wydawało się, że czy to funkcjonariusze PSP, czy druhowie druhny z OSP gdzieś wykonują te swoje zadania, bo jest pożar, bo może jest wypadek, a okazało się, że jesteście potrzebni również wtedy, kiedy przyjdzie walczyć z pandemią, kiedy przyjdzie walczyć z epidemią, z zarazą, jak mówią zwykli ludzie, i mają chyba tutaj rację, bo ona dotknęła nas w sposób taki, którego żeśmy się zupełnie nie spodziewali. Więc tutaj na Państwa ręce wielkie podziękowania, ale chciałbym też powiedzieć, że myśmy tego zadania, tej cywilnej wojny, tej swoistej cywilnej wojny z COVID-em nie zakończyli. Oczywiście dzisiaj mamy chwilę oddechu, chwilę spokoju i taki czas, kiedy możemy się w miarę normalnie spotkać, w miarę normalnie funkcjonować, między innymi dzięki Państwa służbie. Ale chyba to wyzwanie, nawet na pewno to wyzwanie jeszcze wciąż przed nami. Jeszcze cały czas patrzę też w kierunku Państwa samorządowców. Też te podziękowania składam na Państwa ręce. Warto powiedzieć, nie chwaląc się, ale stwierdzić kilka faktów. Po 2015 roku najpierw rząd pani premier Beaty Szydło, a później rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego podjęły olbrzymie wyzwanie. Wielki program modernizacji służb mundurowych. Możemy się uśmiechać, możemy mówić, że inni by też to zrobili, ale wcześniej tego nie robili. Te dziesiątki czy setki milionów złotych, a nawet miliardy złotych, które zostały przekazane, transferowane do służb mundurowych, w tym do Państwowej Straży Pożarnej, ale również w różnych formach do Ochotniczych Straży Pożarnych, bo spotykamy się właściwie cyklicznie, żeby przekazywać sprzęt różnego rodzaju, czy to sprzęt w postaci wozów, czy sprzęt potrzebny do prowadzenia akcji. To wszystko wydarzyło się po 2015 roku. I to nie jest kwestia chwalenia się. To jest kwestia stwierdzenia faktów. Myślę, każdy, kto uczciwie spojrzy na te dane, to uczciwie podsumuje, jak wielki wysiłek inwestycyjny został poczyniony i przez rząd, i przez wykorzystanie środków unijnych, bo o tym też trzeba powiedzieć, i przez współpracę samorządów, jeżeli chodzi o chociażby Ochotnicze Straże Pożarne, ale również jeżeli chodzi o Państwową Straż Pożarną, to myślę, że możemy powiedzieć, że jeżeli chodzi o sprzęt, jesteśmy w zupełnie innej erze. Tutaj stoją cztery ciężkie wozy strażackie. Nie widać tego ostatniego i może dobrze, że nie widać. Jeszcze w 2015 roku ten wóz, który stoi na samym końcu, który służył bardzo, bardzo długie lata tutaj Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Goleniowie, był w użytku. To był stary, stary. I można powiedzieć, bardzo dobrze obrazuje drogę, którą przeszliśmy w ostatnich latach. Od tego wysłużonego, zużytego wozu strażackiego marki Star do tego, który stoi po prawej stronie Mercedesa. Myślę, że to bardzo obrazowo pokazuje, że jesteśmy właśnie w innej erze, jeżeli chodzi o sprzęt strażacki. Natomiast też można zadać sobie pytanie. Świetnie, że jest sprzęt, kupujemy nowe wozy, mówił o tym pan komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, że strażacy z Grecji zazdroszczą tego sprzętu polskim strażakom, ale warto też powiedzieć, że tam nie pojechał jakiś wybrany sprzęt. Bo i ta akcja, która miała miejsce nie tak dawna, warto o niej pamiętać, czyli również pomoc polskiej straży w gaszeniu pożarów w Szwecji. Dzisiaj mamy Grecję, mamy Turcję i to pokazuje, że polscy strażacy z jednej strony mają olbrzymie umiejętności i są po prostu profesjonalni w stanie swojego fachu, ale z drugiej strony mają ten sprzęt, który ich wspiera. Bo dzisiaj, żeby wykonywać te trudne zadania, żeby wykonywać je jak najsprawniej, potrzebny jest ten sprzęt. I kiedy mówimy o tych milionach złotych, a tutaj na tym placu pewnie stoi więcej, ale jeżeli powiem o tych tylko nowych jednostkach, tej, która zostanie wprowadzona do służby, a więc ten wóz
z podnośnikiem hydraulicznym 42 metry, to jest ponad 2,5 miliona złotych. Ten wóz, który stoi za mną z mechaniczną drabiną, który już kilku miesięcy, to jest blisko 2,5 miliona złotych i ponad 300, czy 300, około 300 tysięcy ten lekki samochód rozpoznawczy, a więc łącznie ponad 5 milionów 300 tysięcy złotych, które trafia tutaj na Pomorze Zachodnie w postaci tego sprzętu. Ale też mając na uwadze te podziękowania i ten wielki wysiłek, który został włożony po to, żeby modernizować Polską Straż Pożarną, ale również Ochotnicze Straże Pożarne, mówiłem to, mówię i zawsze będę mówił. My, zarówno politycy, samorządowcy, także cieszę się, że biznes w ramach takiej społecznej odpowiedzialności biznesu, CSR-u włącza się w te działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej, na rzecz pomocy naszym mieszkańcom. Jesteśmy po co? Jesteśmy po to, żeby służyć naszym mieszkańcom. I żaden to nasza wielka zasługa, Szanowni Państwo, że działamy na rzecz modernizacji. Żadna to nasza wielka zasługa, Szanowni Państwo, że pomagamy naszym mieszkańcom, bo to jest po prostu nasz obowiązek. To jest nasze zadanie i nasza służba. I często, kiedy patrzę na strażaków, funkcjonariuszy PSP, na strażaków ochotników, to myślę, że my, politycy, samorządowcy, często możemy się od Państwa uczyć tego etosu służby. I proszę, żebyście ten dobry etos cały czas utrzymywali. Żebyśmy cały czas na Was patrzyli z dumą, ale też na pewien wzór tego, jak należy postępować, kiedy wyjeżdżacie do akcji, kiedy pomagacie swoim sąsiadom, kiedy pomagacie w swoich wspólnotach lokalnych, kiedy jesteście, można powiedzieć, na zawołanie. Za to jeszcze raz dziękuję, ale pamiętajmy cały czas, miejmy to z tyłu głowy, że to jest nasze zadanie, nasz obowiązek, nasza służba. Serdecznie dziękuję. Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość, która jest jedyną w swoim rodzaju, można rzec, historyczną chwilą, a mianowicie uroczyście wprowadzany zostaje do podziału bojowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie samochód z podnośnikiem hydraulicznym SHD-42. Jest to podnośnik, którego parametry pracy znacznie przekraczają dotychczas użytkowany w naszej jednostce sprzęt. A cena zakupu ponad 2,5 miliona złotych sprawia, że jest to najdroższy sprzęt ratowniczy, jaki posiadała kiedykolwiek Straż Pożarna na terenie powiatu goleniowskiego. Oba te aspekty stanowią o wyjątkowości naszego spotkania i jego historycznym charakterze. Szanowni Państwo, drodzy strażacy, przybliżę teraz Państwu, co ważnego wydarzyło się w naszej społeczności przez ostatni rok. W tym czasie braliśmy udział w blisko 1087 zdarzeniach, w tym gasiliśmy blisko 432 pożary, a miejscowych zagrożeń odnotowaliśmy 602. Wiele zdarzeń polegało na bezpośrednich działaniach w zwalczaniu pandemii. Nasi strażacy brali udział w działaniach na granicy państwa oraz jeden ratownik przez 6 miesięcy pełnił służbę w oddziale covidowym szpitala na Pomorzanach. Organizowaliśmy w pierwszej fazie pandemii tymczasowe izby przyjęć w namiotach rozstawianych przy szpitalach. Ponadto wraz z druhami OSP uczestniczyliśmy w akcji informacyjnej o szczepieniach, a także pomagaliśmy osobom z ograniczeniami ruchowymi dostać się do punktów szczepień. Specjalnością Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie stało się dostarczanie w sytuacjach awaryjnych tlenu medycznego do szpitali i innych placówek medycznych na terenie województwa zachodniopomorskiego. To właśnie u nas działa tak zwany bank tlenu, który, jak pokazało życie, jest strategicznym pierwiastkiem wspomagającym chorych podczas ciężkiego przebiegu choroby COVID-19. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim strażakom, którzy o różnych porach doby, szczególnie w nocy, reagowali na dyspozycje wojewody zachodniopomorskiego, wykonując bardzo solidnie te szczególnie odpowiedzialne zadania. Mogę dziś stwierdzić, że nie było dotychczas sytuacji, w której byśmy zawiedli. Dziękuję wszystkim strażakom za odpowiedzialne traktowanie ograniczeń wynikających z pandemii. Dzięki stosowaniu procedur bezpieczeństwa nasza komenda ani razu nie przerwała pracy, ani nie występowała konieczność podmieniania zmian w głowie.
Nie mogę nie skorzystać z okazji, aby poinformować Państwa, że wciąż skutecznie udaje nam się wymieniać stare samochody ratowniczo-gaśnicze OSP na nowe, pozyskując dotacje z różnych źródeł, to jest środki budżetu państwa na funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz dotacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla jednostek spoza KSRG oraz środki Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wszyscy wiemy, że te środki zostają uzupełniane przez dofinansowanie przez samorząd gminny i powiatowy, za co szczególnie dziękuję władzom samorządowym, bez których przychylności ten proces by nie postępował. W tym roku nowe średnie samochody gaśnicze pojawią się w OSP Przybiernów i OSP Przemoczyn. Pragnę poinformować, że w ostatnich 5 latach przybyło do jednostek OSP z terenu powiatu goleniowskiego 11 całkowicie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, a w wyniku przesunięć jednostek PSP zasilone zostały 4 jednostki OSP. Cieszy mnie fakt, że proces wymiany samochodów przebiega tak intensywnie i pewnie wkrótce uda nam się go zakończyć. Muszę tu podkreślić szczególną przychylność pana zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego, który czyni wiele działań, aby samochody były kupowane również do Państwowej Straży Pożarnej. Dziękuję za podejmowane działania na rzecz dokończenia wymiany samochodów ratowniczo-gaśniczych do naszej komendy oraz rozpoczęcie procesu wymiany wysłużonych samochodów pomocniczych, których awaryjność dała nam się we znaki w ostatnich latach.